Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Jeszcze w tym roku wyremontowanych zostanie 8 bieszczadzkich mostów. 1 czerwca w ogródku jordanowskim w Jaśle odbył się piknik pod hasłem Bawimy się koncertowo. 21 czerwca rusza kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. W tym roku jubileusz 20-lecia istnienia świętuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Z tej okazji w miniony piątek w sali widowiskowej RCKP odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. W wydarzeniu udział wzięli rektorzy kilkunastu uczelni z Polski i zagranicy, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz reprezentanci firm i instytucji, z którymi krośnieńska PWSZ współpracuje. Gościem honorowym był wicepremier Jarosław Gowin. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie jest jedną z najstarszych uczelni zawodowych w Polsce. Placówka powstała w 1999 roku. Na początku oferowała kształcenie w 5 kierunkach. Dzisiaj prowadzi 18 kierunków inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Z dumą nawiązujemy do patrona uczelni, profesora Stanisława Pigonia, patrioty i uczonego, który spod krośnieńskiej komorni wyruszył w świat po to, żeby go zmieniać. To w jego imieniu tworzymy dziś dla młodych ludzi z Podkarpacia przestrzeń do kształcenia na tej ziemi, gdzie sami wyrośli. Młodzież zdobywa tu solidne wykształcenie, nawiązuje pierwsze kontakty z pracodawcami, otrzymuje niepowtarzalną szansę wyjazdu na zagraniczne staże i praktyki. Uczelnie zawodowe powstały mniej więcej 20 lat temu po to, żeby wypełnić pewną lukę na rynku edukacyjnym. One mają taką misję, aby kształcić przede wszystkim pod kątem potrzeb lokalnego czy regionalnego rynku pracy. Ale Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie od samego początku realizowała też inną misję. To jest szkoła, która duży nacisk kładzie także na ten wymiar humanistyczny. To jest szkoła, która promieniuje na lokalne elity społeczne. Jestem przekonany, że takie uczelnie są bardzo potrzebne nie tylko Krośnie, nie tylko Podkarpaciu, ale całej Polsce. Przez 20 lat krośnieńska PWSZ wykształciła blisko 15 tysięcy absolwentów. Placówka współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami z kraju i zagranicy. Ma także podpisane ponad 80 umów z podmiotami gospodarczymi oraz 41 z jednostkami administracji publicznej. Powiem szczerze i wprost. Krosno w 1999 roku nie było przygotowane do utworzenia wyższej uczelni, ale podjęliśmy to wyzwanie ze świadomością, że czeka nas ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek, który musieliśmy skierować na budowę bazy. Bazy, którą dzisiaj się szczycimy, która jest oceniana jako jedna z najlepszych na Podkarpaciu. Oczywiście ta baza powstała dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki, a także ze środków europejskich. Inwestowaliśmy w bazę około 80 milionów złotych i dzisiaj nasi studenci, mówię to z pełną odpowiedzialnością, mają doskonałe warunki kształcenia. Daje dużo możliwości rozwijania się, daje dużo możliwości stażów, praktyk, również wyjazdu za granicę, gdzie możemy właśnie rozwijać swoje możliwości oraz też znajduje się w przyjaznym, ładnym miejscu. Wybrałem uczelnię z kilku względów. Po pierwsze, że to jest blisko, ale to nie było najważniejsze kryterium. Uczelnia, pomimo tego, że jest tutaj, nazwijmy to, na prowincji, daje wiele możliwości, czasami przewyższając uczelnie typu AGH. Uczelnia oddziałuje na tych, którzy są bądź w szkole podstawowej, albo jeszcze w przedszkolu, albo w szkole średniej i zastanawiają się, jaka będzie ich przyszłość, więc ten kontakt, bliski kontakt uczelni z młodzieżą, z dziećmi sprzyja również rozwijaniu miasta, a już nie wspomnę o więzi, jaka jest uczelni z przemysłem, z gospodarką. To też sprzyjało powstaniu nowych kierunków studiów, z których czerpie nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy. Podczas uroczystości jubileuszowych ordery oraz odznaczenia odebrali zasłużeni pracownicy oraz współpracownicy uczelni. Na koniec zaproszeni goście oraz studenci przeszli ulicami miasta w kolorowej paradzie.
Jeszcze w tym roku wyremontowanych zostanie 8 bieszczadzkich mostów. Prace modernizacyjne będą prowadzone na terenie powiatów Sanockiego, Leskiego i Bieszczadzkiego. Ich koszt to blisko 5 milionów złotych, z czego 250 tysięcy złotych przekażą na ten cel nadleśnictwa w Komańczy, Cisnej oraz Lutowiskach. Umowy w tej sprawie podpisano w ubiegły piątek w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Lasy Państwowe bardzo aktywnie wchodzą w ten montaż finansowy. Oczywiście wiedzą o tym, jak ważne te mostki są z punktu widzenia możliwości wywozu i kruszywa, i oczywiście drewna z lasów. No a my też wiemy, jak one ważne są z punktu widzenia poprawy jakości ruchu turystycznego. Niejednokrotnie autobusy nie mogą przejeżdżać przez te mostki, bo ograniczenia tonażowe są naprawdę bardzo, bardzo duże. W ciągu ostatnich 3 lat odnowionych zostało 15 bieszczadzkich mostów przy współudziale finansowym Lasów Państwowych. 1 000 000 złotych na te 15, ale no ja muszę jednak cały czas podkreślać, że łącznie jest to ponad 10 milionów, a jeżeli dodamy te pieniążki, które odprowadzamy na Fundusz Dróg Samorządowych, to jest kolejne 8 milionów rocznie i dodajmy do tego jeszcze ponad 17 milionów podatków, które też odprowadzamy do samorządów, to jest to no tak średnio około 40 milionów rocznie. W sumie na drogach wojewódzkich w Bieszczadach zlokalizowanych jest ponad 130 mostów, z czego blisko połowa wciąż wymaga naprawy. Wśród tych 130 mostów znaczącą większość stanowią obiekty, które były budowane razem z tą drogą, tak? Czyli mówimy tutaj o latach 50., 60. W związku z tym są budowane na parametry z tamtych lat. Mało tego, są to już obiekty bardzo wysłużone, dlatego wymagają od nas zabiegów remontowych albo wręcz wzmacniających. Skutkiem tego stanu tych obiektów jest to, że stoją na nich ograniczenia nośności przejazdu dla samochodów ciężarowych, a na części z nich, tych, które są w znacznie gorszym jeszcze stanie, jest wprowadzony ruch wahadłowy. W ubiegłym roku przy udziale Lasów Państwowych wyremontowano 7 obiektów mostowych na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. W ubiegłym tygodniu podczas sesji Rady Miasta Krosna protestowali mieszkańcy Turaszówki oraz dzielnicy Polanka. Jak mówili, nie zgadzają się na budowę zachodniej obwodnicy miasta. Droga ma przebiegać między ulicami Wyspiańskiego a Zręcińską. Protestujący mieszkańcy obawiają się uciążliwości. Ich zdaniem droga będzie znajdowała się zbyt blisko zabudowań. Jest bardzo blisko zabudowań. W Turaszówce jest na ulicy Klonowej jeden dom do wyburzenia. Na miejscu tego domu ma powstać krzyżówka. Jest to wszystko bardzo blisko domów. My się absolutnie nie zgadzamy z tym, że to kosztem jednostki, bo to nie koszt jednostki, tylko jest bardzo wiele ludzi będzie poszkodowanych w związku z tym prowadzeniem tej drogi. Hałas. Parę metrów lub całkowicie jeden budynek, który ja oczywiście znam, tuż przy balkonie, że ta osoba nie przejdzie przez wkoło domu. Także to jest coś strasznego. Będę bezpośrednio miała jeden budynek wyburzony. Będę miała przy domu zaraz ekran dźwiękochłonny, plus będę bezpośrednio musiała wyjeżdżać na rondo turbinowe. Będzie hałas, będzie zanieczyszczenie. I wiele, wiele, teraz mówi się, że tam gdzieś jest taki odcinek, że jest zanieczyszczone powietrze, a nie ma jeszcze tej drogi. W związku z powstaniem tej drogi, jakie będzie przekroczenie w ogóle hałasu, zanieczyszczenia? Miasto posiada już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. specustawy, a protestujący mieszkańcy mogą jeszcze odwołać się od tej decyzji do wojewody podkarpackiej. Prezydent Krosna Piotr Przytocki zaznacza, że nowa droga ma przyczynić się do dalszego rozwoju miasta. Jest to droga, która jest drogą miejską, która umożliwi przejazd, swobodny przejazd ludzi, którzy podróżują codziennie do Krosna z gminy Jedlicze na przykład. Albo podróżują do zakładów pracy w Jedliczu i okolicy. Więc to jest dość istotne z punktu widzenia przemieszczania się codziennego ludzi, ale też ta droga jest dla tych mieszkańców, którzy tam żyją, bo ona umożliwia rozwój terenów, które są dzisiaj praktycznie niedostępne dla inwestorów, dla potencjalnych przyszłych właścicieli.
Już wkrótce rusza kolejna edycja Festiwalu Wschód Kultury. W tym roku impreza odbędzie się od 21 do 23 czerwca. Wschód Kultury to największy na Podkarpaciu i jeden z najciekawszych festiwali w Polsce. Po raz pierwszy zorganizowany został w 2011 roku pod szyldem Europejskiego Stadionu Kultury. Od 2013 roku impreza odbywa się w ramach Festiwalu Wschód Kultury. Celem wydarzenia jest integracja środowisk artystycznych miast Polski Wschodniej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego, między innymi Armenii, Gruzji i Ukrainy. Podczas tegorocznej edycji imprezy zaprezentuje się blisko 200 artystów. Standardowo ten program jest interdyscyplinarny, także będziemy mieć wydarzenia z różnych dziedzin sztuki. To będzie teatr, muzyka, sztuki wizualne, plastyczne, performance. Także naprawdę będzie się działo. Oczywiście koncert główny na Stadionie Miejskim 21 czerwca jako największe wydarzenie. Zobaczymy tam między innymi na koncercie otwarcia zespół Tulia i oczywiście kolektywy, które już są marką tego festiwalu. W tym roku z polskich gwiazd to Natalia Kukulska, Grzegorz Chyży, The Dumplings i OSTR. W programie także słuchowisko kryminalne Pitawal autorstwa Michała Hołki z Teatru imienia Wandy Siemaszkowej, spektakl taneczny Teatru Odela, koncert muzyki elektronicznej oraz premiera wystawy fotografii Tadeusza Rolkę. Będziemy gościć fantastycznego i światowej sławy dokumentalistę Tadeusza Rolkę, który pokaże zdjęcia, które jeszcze nigdy nie były prezentowane. Będzie to ogólnopolska premiera wystawy, którą przygotowywał specjalnie 30 lat temu dla magazynu Geo, niemieckiego magazynu. Z jakichś dziwnych powodów nigdy ta wystawa nie została pokazana, a zostanie pokazana właśnie w Rzeszowie na Wschodzie Kultury. Udział we wszystkich wydarzeniach pod szyldem Wschodu Kultury jest bezpłatny. Film Łukasiewicz Nawciarz Romantyk zdobył główną nagrodę na festiwalu PIKE w Sopocie. Łukasiewicz Nawciarz Romantyk to najnowsza produkcja telewizji Obiektyw. Fabularyzowany dokument opowiada o twórcy przemysłu naftowego Ignacym Łukasiewiczu. W tę rolę wcielił się Mariusz Bonaszewski. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Dagny Cipora, Artur Dziurman, Łukasz Konopka oraz Mateusz Mikoś. To nie pierwsza nagroda w konkursie PIKE dla telewizji Obiektyw. W ubiegłym roku drugie miejsce w 15. edycji konkursu zajął film Jako w niebie, tak i w komarze. W 2017 roku pierwsze miejsce i statuetkę Kryształowy ekran otrzymał film Akcja Pensjonat, a w 2016 roku główną nagrodę otrzymał film Czas leśnych kurierów. W sobotę 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim w Jaśle odbył się piknik pod hasłem Bawimy się koncertowo. Jak co roku na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, w tym występy, konkursy oraz warsztaty. Swoje stoiska przygotowali m.in. biblioteka, muzeum, Jasielski Dom Kultury oraz Straż Miejska. Zabawę rozpoczęto spektaklem Nowe Przygody Koziołka Matołka w wykonaniu śląskich artystów. Następnie odbyło się wspólne czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima. Myślę, że Lokomotywa Tuwima jest też takim wierszem, który łączy pokolenia i znają ją i dziadkowie, i rodzice, i znają ją najmłodsi, mimo że mają teraz równie fajne, równie ciekawe inne książki. To jednak takie klasyczne wiersze, myślę, że zawsze będą dla nas ważne i ciekawe. Tradycyjnie mamy już nasze koniki, które są takim symbolem warsztatów z kartonu, na biegunach, na kółkach. Ale oprócz tego w tym roku coś nowego, czyli obrazki ludowe, które są wykonywane na specjalnie wytłoczonej tekturze, imitującą właśnie ramki. Dodatkowo mamy po prostu też rzeczy typu żabki, bociany, wszystkie zabawki właśnie typu ludowego. Bardzo fajna, mi się bardzo podoba. Ulepiłam misia z gliny na razie. Są różne rzeczy, jest fotobudka, tutaj kleiliśmy z gliny. Można malować się, podpisywać, pobawić się przy scenie. Podobają mi się takie zajęcia, ponieważ można się też dowiedzieć z książek duże rzeczy. Bardzo dobrze. Bawimy się dzisiaj koncertowo, tak przynajmniej tytułujemy to hasło.
A o co nam chodziło? Chodziło nam o mnóstwo uśmiechu, o dużo radości, o to, żeby wszystkie dzieci spotkały się tu razem przy wspólnej zabawie, przy piosenkach, tańcu, świetnych zabawach, malowaniu i tak naprawdę na spełnianiu wszystkich marzeń, jakie się w dzieciach rodzą. Przychodzimy co roku, jest fajnie, dzieci są zadowolone. Już są duże, większe dzieci, bo przychodziliśmy, kiedy były bardzo małe, ale zawsze coś ciekawego dla nich się znajdzie. Nie sposób było, żebyśmy się nie włączyli, dlatego że to jest tak ważne święto, a poza tym Jasielski Dom Kultury ma tak szereg propozycji dla dzieci i młodzieży, że chcieliśmy chociaż w pigułce tutaj w ogródku jordanowskim pokazać to, co na co dzień robimy. A więc oprócz tych prezentacji takich godzinnych, naszych tanecznych, muzycznych, to mamy również przed naszym namiotem działania głównie plastyczne. Lepimy w glinie, rzeźbimy w glinie, uczymy dzieci wyobraźni. Poza tym robimy takie wielkie show malarskie na dużych formatach. Widzimy mnóstwo uśmiechniętych twarzyczek, które dobrze się tutaj bawią, które biorą udział w konkursach, występują, pokazują to, czego uczą się przez cały rok, między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury. I mam nadzieję, że w Ogrodzie Jordanowskim zawsze będą odbywać się takie duże, wspaniałe imprezy, bo Dzień Dziecka to jest tak naprawdę święto, które dla nas wszystkich powinno być najważniejsze. Przedstawiciele organizacji turystycznych, biur podróży oraz mediów regionalnych wzięli udział w konferencji na temat atrakcji turystycznych gmin z obszaru czarnożecko-strzyżowskiej lokalnej grupy działania. Jej organizatorem była gmina Frysztak. Podczas wydarzenia zaprezentowano walory oraz zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu. Frysztak jest położony między dużymi ośrodkami, między Rzeszowem a Krosnem, Tarnowem. Liczymy więc, że ten ruch turystyczny weekendowy powinien się skupiać u nas. Oczywiście chcemy zachęcić i pokazać te walory turystyczne, które mamy, czyli kajaki, rowery, piesza turystyka. To wszystko można, z tego wszystkiego można skorzystać na terenie naszej gminy. Jest sporo miejsc wartych odwiedzenia i zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańcy o tym nie wiedzą, że nasi sąsiedzi o tym nie wiedzą. I stąd właśnie idea dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, żeby pokazać Państwu to bogactwo, ale pokazać też je sobie nawzajem, bo my czasami siebie nawzajem nie znamy. I mamy nadzieję, że ta konferencja, to dzisiejsze spotkanie będzie początkiem silnej współpracy i silnej promocji w kierunku właśnie rozwoju turystyki. Bardzo często jedziemy gdzieś w stronę Iwonicza, Bóbrki, takich miejsc. Natomiast tu są też tereny bardzo atrakcyjne przyrodniczo, bardzo atrakcyjne, tego, żeby pojechać na spływ kajakowy, żeby przejechać się rowerem, pójść na spacer z rodziną, też bardzo, bardzo dobre dla osób, które może nie są mistrzami chodzenia po górach już ze względu czy to na wiek, czy ze względu na to, że towarzyszą im małe dzieci, prawda? Natomiast jest to atrakcyjne, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, złapać trochę sportu. Patronat nad konferencją objęli marszałek województwa podkarpackiego, Euroregion Karpacki oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Już po raz szósty przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu gminy Jedlicze zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne oraz aktorskie podczas przeglądu artystycznego szkół i przedszkoli Pegas. Impreza odbyła się 26 maja, stąd występy dzieci i młodzieży nawiązywały do przypadającego tego dnia Święta Mamy. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. Został wymyślony 6 lat temu, kiedy wiedzieliśmy, że poszczególne szkoły i przedszkola przygotowywały, zresztą jak co roku, program na Dzień Mamy i Taty. I gdzieś tam przypadkowo mamy okazję to posłuchać, zobaczyć. No i stwierdziliśmy, że szkoda, że to się odbywa tylko raz w szkole w takim ograniczonym gronie i chcieliśmy to przenieść tutaj i wpadła idea, że będzie to przegląd. Co roku staramy się po prostu przygotować dzieci do tego przeglądu, ale nie tylko do tego przeglądu. Prowadzimy różne zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zwłaszcza takie zainteresowania artystyczne. Recytowałam wiersz Stefek Burczymucha. I tak przez dzień Boży cały duch nasz trąbi swe pochwały, aż raz usnął gdzieś na sianie. Wybrałam ten wiersz, ponieważ on miał bardzo dużo do pokazania. Można by w nim wiele pokazać, no i wiele powiedzieć. Jest to znakomity sposób na zaszczepienie wśród tych najmłodszych chęci do zapoznania się ze sztuką jako taką, bo tutaj mamy i taniec, i recytację, i prezentacje parateatralne oraz wykonywanie piosenek.
I widzę od lat, że no, młode dzieciaki bardzo chętnie biorą udział w tym. Duża zasługa też jest prowadzących zajęcia, czyli wychowawców w przedszkolach oraz nauczycieli, którzy znakomicie przygotują. Poziom z roku na rok rośnie, prezentacje są coraz ciekawsze i co jest dla mnie bardzo istotne, ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani w to, co robią. Wśród przedszkolaków jury konkursowe główną nagrodę przyznało przedszkolakom z Jedlicza za przedstawienie Kocham Cię Mamo. Z kolei wśród szkół podstawowych wyróżnienia powędrowały do szkoły podstawowej z Dobieszyna oraz do zespołu szkolno-przedszkolnego w Żarnowcu. Pierwsze miejsce przyznano 11. Gromadzie Zuchowej Laskowe Orzeszki z Jedlicza, która przedstawiła zuchowy miszmasz.